Cześć, z tej strony Mateusz. Zapraszam na kolejny odcinek na Chłopski Rozum TV bez fartucha. Dzisiaj będzie, zgadnijcie, o bieganiu będzie. Zaraz wam coś pokażę fajnego. Zgadnijcie, gdzie jestem. Dodam, że to jest dla mnie dosyć niecodzienny widok. Bo dzisiaj jest godzina teraz 7:15. Wyszedłem sobie pobiegać w miejscu, gdzie spędzamy przeuroczy weekend, czyli w Międzyzdrojach. Jesteśmy na Alei Gwiazd. O, Zbigniew Wodecki. Świeć Panie nad niego duszą, ale łapa jak u pirata. I tak wygląda Bałtyk o godzinie 7:15, 7:20 w grudniu. A tak wygląda oświetlenie mola w Międzyzdrojach. No jest pięknie. Polecam. Po prostu polecam. Opowiem wam teraz przez chwilę, o co chodzi z tym bieganiem. Dlaczego postanowiłem zrobić odcinek o bieganiu? Dlaczego uważam ten temat za interesujący? Ja jestem pewien, że bieganie jest czymś fascynującym, że potrafi wciągnąć, ale nawet jeżeli nie wciągnie, to potrafi być świetną odskocznią po prostu od wszystkiego, a przy okazji pozytywnie wpływać na zdrowie, kondycję, no i też co za tym idzie, tuszę. Dlatego chciałem wam opowiedzieć dzisiaj trochę o historii mojego biegania, dlaczego wygląda tak jak wygląda, a nie inaczej, jakie etapy przechodziłem. Każdy, uważam, z tych etapów ma coś w sobie fascynującego, ma coś w sobie niepowtarzalnego. No i cóż, po prostu jeśli chcecie, to posłuchajcie. Moje bieganie zaczęło się od tego, że chciałem schudnąć. To już było bardzo dawno temu. To było na tyle dawno, że wydaje mi się, że już nawet nie pamiętam, ile to jest lat. To nie wiem, ile to było. Czy to było z 8 lat temu może tak. No i zacząłem biegać. W bieganiu najlepsze są początki, bo okazało się, że co tydzień praktycznie zwiększasz swoją wytrzymałość, zwiększasz te efekty biegania o 100%. To jest w ogóle najlepsze, co może być w bieganiu. To jest właśnie to tempo postępu. Tempo postępu jest zawrotne. Na początku oczywiście, no i u mnie też było zawrotne, także tutaj super, po prostu zajarałem się na maksa. No i tak przyszedł ten pierwszy etap, który trwał tam powiedzmy z rok, czy niecały rok, do pierwszego półmaratonu. I kiedy wystartowałem w pierwszym półmaratonie, to wszyscy byli w szoku, zwłaszcza moi rodzice, którzy wiedzieli, że u mnie słomiany zapał, to ta słoma ma kaloryczność taką, że pali się w 2 minuty, więc to, że ja dałem radę się przygotować do tego półmaratonu i faktycznie rzetelnie trenować i w końcu w nim wystartować, to był dla nich ciężki szok. I do tego szok, który spowodował to, że jakby w nagrodę, jako prezent za ten przebiegnięty pierwszy półmaraton, który przebiegłem naprawdę w trampkach z Lidla i w ogóle, znaczy uwielbiam Lidla, żeby była jasność, zwłaszcza te non-foody, ale no po prostu pierwszy półmaraton to było na partyzanta z przygotowaniem kondycyjnym, ale to tyle. W prezencie dostałem nawet buty takie już biegowe, poważne, przynajmniej no, jak na wtedy to bardzo poważne, w których później jeszcze wiele, wiele biegów startowałem. No i po tym pierwszym sukcesie zaczęła druga faza, czyli taka faza pełnego zajarania.
faza pełnego zajarania, która polegała na tym, że po prostu mierzyłem czas, mierzyłem jakieś tętna, mierzyłem dystanse co do centymetra, po prostu tempo takie, srakie, spoczynkowe, niespoczynkowe, HR maxy, nie HR maxy, jakie mam tempo, jak skręcam w lewo, jakie mam tempo, jak skręcam w prawo, nad czym należy popracować, które mięśnie wzmocnić, a które już nie trzeba, a które za bardzo. No i wtedy zaczęło się robić grubo. Trwało to sobie w ten sposób, ja wiem, może z 2 lata kolejne i po prostu cały czas to był rozwój, to były kolejne biegi, półmaratony, no można powiedzieć dziesiątki już półmaratonów, po czym nastąpił ten przełom, to takie, ach, w końcu, no teraz to już myślę, że tak, w końcu to się stało, zdecydowałem się pobiec maraton. No i rzeczywiście udało mi się warszawski maraton przebiec. A to było tak ze 3 lata temu chyba, tak? A przebiegłem, no było to jakiś, osiągnąłem wtedy jakiś maks swojego zajarania biegowego, no i coś tam we mnie pękło, w znaczeniu, że mój organizm już nie chciał później więcej, bo stwierdził, że to już jest jednak graniczące ze śmiercią, już nie ma sensu. No i z racji tego, że skończył się rozwój, no to też jakby skończyła się motywacja, żeby to robić, no i po prostu przestałem biegać na rok, bo no bo po co mierzyć już te czasy i po co mierzyć już te tętna, skoro no i tak już nie ma poprawy, tak, albo jest tak wolna, że w ogóle jej nie widać, no to bez sensu. Przyszedł właśnie wtedy ten etap trzeci, czyli przerwa, czyli całkowite odcięcie, po prostu przestałem biegać chyba na rok. Jakoś mi tego nie brakowało, zacząłem uważać to za w ogóle bezsensowny, stracony czas. Od jakiegoś roku, czy może nawet 2 lat wróciłem do biegania na zupełnie innych zasadach, które no teraz uważam, że są najlepsze możliwe i w ogóle szczerze polecam ten układ każdemu. Wróciłem do biegania na luzie, bez czasu, mam ze sobą tylko zegarek, który mi mówi, o której mam wrócić. I to właściwie tyle, nie mierzę jakichś dokładnych dystansów, nie mierzę tętna, nie mierzę po prostu żadnych parametrów związanych z tym biegiem. Po prostu biegam kiedy lubię, biegam ile lubię, biegam jak lubię. Jak mam ochotę biegać szybciej, mam ochotę bardziej się spocić, to biegnę szybciej. A jak mam ochotę biegnąć wolniej i się zrelaksować po prostu i sobie pogadać albo pomyśleć, to biegnę sobie wolniej i w ogóle zasadniczo mam to, no, tam gdzie proktolog robi pieniądze. Ten rodzaj biegania, o, zrobiło się ciemno. Także ten rodzaj biegania polecam najbardziej. Jest to wspaniała forma sportu, która naprawdę pozwala się trochę odciąć. Oprócz tego, że męczy, że poci, że w ogólnie jest kondycja, forma, fajnie, to jeszcze oprócz tego mózg bardzo odpoczywa, bo naprawdę podczas takiego umiarkowanego wysiłku fizycznego, za to ciągłego, bardzo ciężko jest intensywnie na jakiś temat myśleć. Można coś tam sobie analizować, natomiast tak intensywnie myśleć, żeby się czymś zadręczać, to już trochę nie starcza na to energii, przynajmniej mi. Więc ja uważam, że to jest bardzo odstresowujące właśnie w tym kontekście i dlatego też bieganie polecam wszystkim nerwusom, którzy się bardziej przejmują niż muszą pewnymi rzeczami, do których też sam należę. No więc tyle o bieganiu, biegajcie, bo to, czy wychodzisz na 25-minutowy jogging, czy idziesz przebiec, po prostu pobić swój rekord na dychę, czy biegniesz półmaraton, czy w ogóle startujesz w maratonie, to tak na dłuższą metę nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że robisz to, co lubisz i robisz to, w czym aktualnie w danym momencie wykonywania tej czynności czujesz się naprawdę dobrze, naprawdę sprawia ci to komfort i właśnie w jakimś sensie odświeżasz się psychicznie, no i fizycznie oczywiście też z korzyścią, więc polecam bieganie, biegajcie, ja lecę dalej, pozdrawiam z Międzyzdrojów przed świtem, jest po prostu magicznie, w ogóle polecam Bałtyk zimą.
Bałtyk zimą to jest zjawisko, to jest, tego się nie da opisać słowami, po prostu zero ludu, Międzyzdroje, no nie chcę myśleć, co tu się dzieje w lipcu, tu musi być po prostu łepek na łebku. Nie i gotowa na kuku, to nie są moje klimaty, natomiast zimą idealnie. Także przyjeżdżajcie, polecam. W ogóle się załapaliśmy na jarmark bożonarodzeniowy. Tu Nadleśnictwo Międzyzdroje zorganizowało, po prostu rewelacja. Także mogę polecić, bo lasy mają też tutaj piękne. Też 2 dni temu biegałem sobie po lasach, ale było na tyle ciemno, że w ogóle nie było sensu nagrywać nic. No, także tyle. Dzięki, że w tym spacerku w przerwie biegowej chcieliście ze mną być. Mam nadzieję, że powiedziałem coś sensownego. Polecam bieganie idąc Aleją Gwiazdy w Międzyzdrojach, sam jak palec, o godzinie 7:30, czy tam, która już jest. I musicie tego spróbować, tak na chłopski rozum.